Dobry wszystkim, godzina 7 rano. Panowie już kładą nam panele. To będzie zapewne trwało cały dzień, bo jest to wiodełkę, więc dużo więcej roboty. Zaraz wam pokażemy, jak wyglądają pierwsze efekty. Na razie kładą podkład. A jeżeli chodzi o jodełkę, zdecydowaliśmy się też położyć ją tutaj na korytarzu. Większość osób kładzie kafelki, znaczy nie wiem w sumie czy większość, dużo osób na pewno kładzie kafelki, ale my zdecydowaliśmy się ocieplić po prostu ten przedpokój właśnie panelami. Ja też jestem w klimacie świąt. Oli, ty też będziesz jechała, chodź. No chodź do mamy. Z nami jedziesz, z nami. Sam po prostu tak pokazujesz szczęście i emocje, że jest z nami. Także zaraz się szykujemy i jedziemy. Już jedziemy. Muszę użyć jeszcze kurtkę, chodź. Jacek się z wami witał, ja jeszcze nie, dlatego witam się z wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym dobrym, nowym dniu. Ja już jestem gotowa do wyjścia i widzimy się później. Na szybko pokażę wam, co psia mama ma w torebce. Woreczek z jedzeniem oraz butelkę z wodą. No a tutaj oczywiście mój totalny nieogar, słuchajcie. Dokumenty, telefon, gumy. Tak, tak, już idę. Także uciekamy. My już przyjechaliśmy do IKEA i zobaczcie, Zoe jest w wózku. No najwygodniejsza opcja. Nie wiedziałam, że nawet są takie fajne wózki. Tutaj oczywiście ona jest w torbie, jest przypięta, żeby też nie wyskoczyła. No ale dodatkowo wiadomo, że będziemy ją trzymali. Hej Zoe, jak ci się podoba w takim wózku? Fajnie, że przyjechaliśmy na otwarcie tutaj, ponieważ o godzinie 9, 10 jest naprawdę bardzo mało osób. No i to jest taki plus, że przyjeżdżamy z jakimś zwierzakiem, na przykład w naszym przypadku z psem, to lepiej przyjechać z samego rana. Wtedy Zoe jest spokojniejsza, jest jeszcze taka wyciszona. I sobie chodzimy, szukamy czegoś jeszcze ciekawego. Teraz jesteśmy na dziale z talerzami, miskami. My mamy właśnie z tej serii talerzyki z kubkami, tylko aktualnie ich nie widzę, ale super się sprawdzają. O, my mamy takie i one w komplecie właśnie z kubkami były. Bardzo ładna. W 20 minutach Zoe trochę jest niegrzeczna, więc trzeba ją czym uspokoić? Jedzonkiem. Nie, ej, nie było gryzienia nic, nie? No. Jeszcze jeden, nie ale musisz gryźć. Tego. Jo. I co? O, teraz. Gryzie, brawo. Trzy dostaniesz, tak? Ładny kubeczek. Teraz do naszego. A nie, ten fajny, no. No, teraz do naszego beżowego wystroju bardzo by nam pasował, nie? No. Ładno. Za czasów studenckich, jak wynajmowaliśmy z Jackiem mieszkanie, to pamiętam, że kupiliśmy taką firanę. Także jak mam tutaj jakiś studentów, słuchajcie, i chcecie polecieć po taniości, to taka zasłona firana 20 zł. Mamy też dział z zasłonami. Przeglądamy tak sobie tylko z ciekawości, ale nie będziemy kupowali, ponieważ my już swoje zasłony mamy zamówione. Witam się z wami w naszej łazience. Nie, to żart, to nie jest nasza łazienka. Jest fajny i tam płytki. No tak ciekawie zrobione, nie? Bardzo podoba mi się zieleń w łazienkach. No ale bardzo ładnie wygląda, no przy białym jest, czy to taki szary. No ale to też duża łazienka musi być, prawda? Żeby zmieściła dużo kwiatów. Kolejne mamy aranżację łazienek. Być może ktoś z was ma daleko do IKEA, więc ja wam ułatwię to i pokażę kilka jakichś tam inspiracji. Tutaj taka łazieneczka bardzo mała. Myślę, że byłaby idealna do kawalerki. Tutaj łazienka wykonana w szarościach. A tutaj już mamy same biele. Też bardzo mała łazienka i zobaczcie. W IKEA jest taki, słuchajcie, plus, że te łazienki są bardzo przestronne, że może być bardzo mała łazienka, a tak wszystko tutaj jest z klasą, nazwijmy to upchane, zaranżowane. O, u studenckich też mieliśmy taki regał u nas w kawalerce i szczerze też go kupię, słuchajcie, no bo do czasu, kiedy nie będziemy mieli tych wszystkich szafek i tak dalej, no to tak awaryjnie przyda nam się właśnie taki stojak. Tutaj mamy dział z koszami na prania i my też swego czasu właśnie mieliśmy, za czasów studenckich oczywiście, mieliśmy taki kosz, także no wiadomo, że wtedy to były takie czasy, że liczył się każdy grosz, no jak to u studentów. Wiesz co, uchwyty to nie wiem, czy nie lepiej by było poszukać przez internet. Z tego względu, że tutaj pewnie są błyszczące złoto, a my bardziej w macie, nie? Takie szczytkowane. Ale ładna szafa, co?
I taka ala beżowa. No i piękna. Ale ładna. Tylko wiesz co, ja nie wiem, czy ona nie byłaby za krótka. Ile ona może mieć? Ale też być może on da się jeszcze... Pokażę wam, poczekajcie. Tak się prezentuje. Ładna. Bardzo ładna, no. A ciekawie ile kosztuje. My potrzebujemy na długość chyba 2,60 m. Nie? No, ona by tam się nie zmieściła. Jezu, nawet nie wiedziałam, że jest taki dział w IKEA jak dział dla zwierząt. I mamy tutaj różnego rodzaju legowiska, transportery. No świetnie to wygląda. Ten jest słodki, jak ma ktoś kotka. Ładna. Dział z torbami. I musimy na pewno taką jedną wziąć na nasze ciuchy, co by się nie okurzyły. Tylko nie wiem, którą. Ostatnio mieliśmy też taką, tylko że ona przerwała się. No wiadomo, czego wymagać za 10 zł. No ale jak ktoś ma dziecko, to również znajdzie coś dla swojego dziecka. Tutaj akurat mamy oświetlenie. No bardzo ładne. Boże, jaka piękna lampa. To są akurat takie lampki na stoliki nocne. Przepiękna. Jakby kogoś interesowała cena, 69 zł. Pozostając jeszcze w temacie oświetlenia, bardzo mi się podoba ta lampa. Zobaczcie, jaka ładna. Na pewno ona jest delikatna. No wygląda, jakby była wykonana z takiej bibułki. I już pokazuję cenę. Zobaczcie, tylko 39 zł. Jak się czujesz w roli ojca? Czujesz się, jakbyś prowadził wózek z dzieckiem? Tak, gorzej. Gorzej. Ile kosztuje? 179 zł. Jak będzie ładna, ładna. I tutaj mamy w komplecie do lampek nocnych, taka stojąca duża, 179 zł. Przepiękna. No ale my jeszcze nie jesteśmy na etapie doboru dodatków, więc zostawimy to sobie na później. W naszym poprzednim domu mieliśmy w garderobie to lustro. Ono kosztuje, zaraz wam pokażę, 499 zł, tylko że w białej ramie. A teraz jesteśmy na dziale ze świecami. O, tutaj jeszcze takie świąteczne chyba zostały. Lampiony, też bardzo ładne. Ktoś może sobie postawić na parapecie na przykład. Tylko ja osobiście wolałabym białe. Kiedyś jak zawsze przyjeżdżałam z rodzicami do IKEA, to musieliśmy wziąć zapas takich świeczek. Za każdym razem właśnie, kiedy tutaj byliśmy. Kto pamięta z was takie doniczki? Nie wiem jak wy, ale ja zawsze tutaj wkładam pędzelki do make-upu. Bardzo ładne kwiaty. 129 zł. Jak już będziemy mieli wykończony nasz cały salon, to na pewno zadbamy o takie dodatki. Dziele z kuchnią znajdziecie także fronty. Co my tutaj jeszcze mamy? Blaty, panele ścienne, jakieś uchwyty. My nie potrzebujemy nic, ponieważ naszą kuchnię będzie wykonywał stolarz. Zresztą już się strasznie nie mogę doczekać, aż ona będzie gotowa, bo projekt już jest. Zrobiliśmy naprawdę bardzo drobne zakupy. Kupiłam dwa kartony, ponieważ potrzebowałam. Szczotka do toalety. Ściągaczka do wody. Szczotka do czyszczenia. Taki organizer. Chyba będę przytrzymywała sobie tutaj kosmetyki. Dwa takie regały awaryjne, ponieważ nic mi się nie mieści w łazience. Kupiłam też dwie takie rolety. One naprawdę są bardzo tanie, bo kosztują 15 zł. I one są takie tymczasowe, żeby po prostu Zoe nie szczekała na całe osiedle. Ktoś będzie przechodził. I wiecie, no czego tutaj wymagać za 15 zł? One są bardzo cienkie, no ale są. Rolkę do ubrań. Ten, kto ma szpicę albo kota, to doskonale mnie na pewno rozumie. Kolejną szczotkę do toalety. Wzięliśmy tutaj taką beżową. Oraz torbę, no, na przytrzymywanie czy to pościeli, czy może ciuchów, a w moim przypadku ciuchów. Te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, za chwilę znikną w końcu. Uporządkowałam ten mini regał. Okropnie wygląda, no ale niestety przez jakiś czas będzie tutaj musiał stać. Na szczęście wszystko mamy uporządkowane w jednym miejscu i trzy półki są moje, jedna Jacka. No jak to facet, wiadomo, że mam o wiele mniej rzeczy niż kobieta. Na tej pierwszej półce od góry mamy jakieś tam rzeczy do pielęgnacji twarzy, kosmetyczka, chusteczki mokre. Tutaj pielęgnacja włosów, perfumy, pielęgnacja również twarzy. Jacka półka i na ostatniej moje dwie kosmetyczki. I od razu w takim porządku lepiej się funkcjonuje. Naprawdę. Jeszcze chcę uporządkować pomieszczenie gospodarcze, które wygląda no po prostu źle. Tak się prezentuje nasze pomieszczenie gospodarcze, już posprzątane, także uważam, że jest o niebo lepiej. Pożegnaliśmy się z naszą płachtą i założyliśmy tą słynną roletę z IKEA za 15 zł. Ona także jest tymczasowa. Zobaczcie, co tutaj się stało. Zoe odgryzła, jak ona jeszcze złożona była. I jak ja ją rozłożyłam, mówię, co? No ale trudno. No i oczywiście stąd już zniknęły wszystkie rzeczy, także zapanował tutaj porządek.
I to by było już na tyle w tym vlogu. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami, że towarzyszyliście nam podczas naszych drobnych zakupów w IKEA, a my już się widzimy w niedzielę, a tam pokażemy nasze drobne zmiany. Buziaki!